Dzień dobry, cześć, czołem na was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka! Hańka! I gramy w Motor Town Behind the Wheel! To co, dzisiaj moi drodzy, w takim razie jedziemy wybudować wielki, gigantyczny garaż, a właściwie hangar. Według tego, co tam pisali, co tam było. Także wsiadamy do autełka. I słuchajcie, jedziemy w takim razie kupić, na razie nie posiadłość, tylko najpierw działkę. Tak, za 200 tysięcy, tą bardzo drogą działkę. Tak, dlatego mam przygotowane 297 tysięcy, słuchajcie, bo może się okazać, że oprócz tego będzie trzeba jeszcze parę rzeczy dokupić czy coś. Tak. I tak już wiem, że na pewno będzie. Także czekajcie, podjedziemy sobie może tędy. No będziemy się bawić boba budowniczego. No właśnie zobaczymy, czy tam trzeba materiał budowlany też dowozić, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie po prostu tylko postawić i się wybuduje. To zobaczymy. Jesteśmy na miejscu, proszę się zatrzymać. O, dobra. Okay. Tylko ty możesz kupić, także. Dobra, okej. Czy chcesz kupić to miejsce za 200 tysięcy? Tak. Okej, zniknął no płot i mam za 200 tysięcy kawał placu. Na którym kompletnie nic nie ma. Dokładnie. No właśnie. I teraz, słuchajcie, żeby tutaj coś powstało, to teleportujemy się, co? Mhm. Dobra, słuchajcie, musimy teleportować się do domu poprzedniego. Tego pierwszego, no nie. Oczywiście trzeba zapłacić stówę. Pewnie, że tak. I stąd podjedziemy sobie do sprzedawcy. Tutaj. Okej, okay, czekaj. Zostaw te śmieci, bo później jak tam pieniążków nie ma, to ja nie chcę. Jak to? No. Ale jak to tak? Którą o tym pojedziemy? Możemy tym. Tym? Tak? Dobra. Dobra, wsiadaj. Siedzę. Dobra, no to jedziemy. Słuchajcie, w takim razie ciśniemy, słuchajcie, teraz do tego sprzedawcy, którego gdzieś dorzucili jakiś czas temu. Chyba jeszcze poprzedniej aktualizacji. Ale to wąrzuca, o matko. No, niestety to auto jest takie specyficzne w no prowadzeniu. Jest, trochę jest. Także ale grzejemy. Nie ma problemu. Jest torpeda. No, pomimo tego, że chyba wyjąłem turbo z niego. bo nie mogę opanować. To ty z niego wyciągnąłeś też wydech, bo strasznie rzęsi. Nie, no zmieni... A, czekaj. Wiesz co? Nie wiem, czy silnik nie zmieniałem też tutaj przypadkiem. Może. Ciężko powiedzieć, mam tyle samochodów, że po prostu nie wiem co, w którym, gdzie, co, jak siedzi. Wiesz co, nie wiem czy wiesz, ale ja dzisiaj jak wyszłam w ustawienia, to się zdziwiłam, że jest możliwość zmiany kontroli trakcji i tak dalej. Poważnie? Tak, jest to dodane. W tuningu? Nie w tuningu, tylko że w opcjach, ustawieniach, jazdy. A, to czekaj, w sensie pod tabem, tak? Tak. Pod tabem. Informacje, gdzie to jest, tryb jazdy. Tak. Okej. Okay. Także tam jest faktycznie. Więcej rzeczy. Faktycznie tutaj pozmieniali troszeczkę, więcej tutaj opcji jest. Nie. Dobra, spoko. Także wspomaganie, to masz automatyczne cofanie. Czyli można powiedzieć, ABS. Że tutaj można mieć właściwie własne, że tak powiem, ustawienia. Ustawienia, tak. No tak, spoko. Dokładnie. Dobrze wiedzieć. Dobra, został nam kilometr. Kilometr na miejsce. Tak jest. I tam musimy kupić, słuchajcie, że tak powiem, blueprinta, czyli to się nazywa, czekaj, po polsku jak to się nazywa? Działka? Nie. Nie wiem, co znaczy blueprint tak naprawdę. Blueprint? No bo właśnie. Jeśli miałabym to tłumaczyć dosłownie. Schemat. To niebieski. Nie, to się nazywa schemat. Schemat po polsku, to jest schemat. Właśnie wygooglowałem sobie to w głowie. Wygooglowałeś sobie w głowie. To masz Google w głowie? Tak, jesteś dokładnie. Androidem? Także słuchajcie, jedziemy Android najpierw Paweł. Szkic. Co? Android Paweł. Jedziemy najpierw po szkic, że tak powiem, do zbudowania właśnie tego, co chcemy zbudować. Więc podejrzewam, że w przyszłości będzie można budować więcej rzeczy. No podejrzewam, że tak. No. Przynajmniej, czy to będzie tylko po prostu schemat i będziesz mógł go używać ile chcesz i gdzie chcesz? To jest bardzo dobre pytanie. No właśnie. Skoro masz szkic, to możesz budować ile chcesz domów chyba, nie? Chyba tak. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy duży garaż za 10 tysięcy. Według mnie to jest hangar, ale okej. Okay. Czy ja to mogę kupić, ale to nie, dla mnie nie ma sensu, tak, żeby to na chwilę obecnie nie kupuj, nie ma sensu. No. Small parking space, czyli małe miejsce parkingowe, średnie miejsce parkingowe i duże miejsce parkingowe. Mhm. I teraz kwestia jest taka, że nie wiem jak do końca jak to działa, więc kupimy oczywiście large garaż.
duży garaż. Miejsce na pasku szybkiego dostępu jest pełne. Aha, okej. Okay. A, czyli musisz coś wyrzucić. Tak, muszę coś wyrzucić. Ja wyrzucam. Ja wyrzucę, słuchaj. Jeśli masz karnister, to mi daj, bo ja mogę ci mogę zabrać. Weź go. Bo za mało miejsca na pasku jest. Później ci go oddam. Okej, okay, za 10 tysięcy kupiłem właśnie w tym momencie tutaj. Możesz się... O, dziękuję. Mam już w takim razie szkic tego budynku. Na razie nie kupuję tam tego dużego miejsca parkingowego, bo nawet nie ma miejsca na pasku już. No gdzie się ryjesz? Więc zobaczymy. Ja nie wiem, czy czasami to nie jest tak, że albo jest po prostu jedno wielkie miejsce parkingowe, albo, czekaj, teleportujmy się. Tutaj masz, że możesz sobie w dowolnym miejscu ustawić. Tak, tylko właśnie zastanawiam się, czy w garażu też musisz miejsce parkingowe kupić, czy po prostu w garażu już jest miejsce parkingowe. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, na razie teleportujemy się z powrotem do naszego domu tam u góry po prawej. A nie do plaży? A może na plażę bezpośrednio? Można. A faktycznie. No to musisz zabulić jeszcze stówę. Jeszcze raz stówę zabulę, okej. Dobra. I teraz pytanie, jak tu zrobić, żeby to wybudować? Okej, okay, weźmy pod trójkę, czekaj, wyciągnę, mam plany w rękach. Widzę, tylko to wygląda jak gazeta ogólnie. Sama jakieś słoneczko jest, jakieś może... I mogę budować tutaj, pod X-em mogę budować. Aha. Aha, okej, okay. I wyświetla mi się... O, co jest? Widzisz też to? Widzę bramę garażową. Okej. Okay. Widzę tutaj bramę garażową w tym miejscu. Tylko czekaj, zastanawiam się, jak to ma wyglądać, bo czy no ja to nie mogę... Widzę. A, czekaj. Dobra, mogę odwracać. Sekunda, nie wiem, z której strony tu ma być. Okej. Okay. Dobra. Teraz widzisz to... Nie, nic nie widzę. Jedyne, co widzę, to bramę garażową, która mi się nagle pojawiła i okay. Teraz tutaj są jakieś drzwi. Dobra, spróbuję tak zrobić, żeby to się wszystko zmieściło elegancko. Czyli drzwi pojawiły. Czyli na minimum postaram się to zrobić, bo może uda się jeszcze z tyłu jakieś miejsce parkingowe zrobić. Czy to otwierasz drzwi? Tak. Właśnie widzę, że się otwierają. Bo one mi się pojawiły przed na drodze. A co jest? Okej, okay, zbudowałem. Musiałem dobrze tutaj to zrobić. Okej. Okej. Dobra, czyli tak, mamy tutaj plac budowy faktycznie. Zdecydowanie. Ten kibelek też zbudowałeś? Co? Ten kibelek też tam zbudowałeś ręcznie? Ta. Dobra, no tak. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest łopatka, nie wiem, czy ty ją widzisz. Konstruuj. Nie widzę. 20 betonu, 30 piasku i dwie palety z drewnem po 5, 4-metrowych 5 ton. Okej. Okay. Joszelka, nie ma innego wyjścia. Wsiadamy za kółko ciężarówki. Ciężarówka? No. Tak. Musimy dowozić w takim razie, to nie będzie takie proste, to chyba nie skończy się na jednym odcinku. No, chyba nie. Dobra, ja wsiadam do swojego i chodź, podjedziemy. Czy ty masz już taki poziom, że możesz iść betoniarką, czy nie? Wiesz co, mam 19 poziom. Nie mam żadnego pojęcia, okej, okay, czekaj, zobaczmy, co my tu mamy. Czyli tak, piasek muszę dowieźć, beton muszę dowieźć i jeszcze paletę z drewnem. Okej. Okay. Beton, piasek i paleta z drewnem. Czekaj, zobaczmy tylko na mapę, gdzie my tu mamy najbliżej. Piasek, drewno. Okej, okay, tutaj będzie po drodze beton, chyba gdzieś tutaj był. Jak dobrze kojarzę, gdzieś tutaj, gdzieś bardziej jest beton na dole po prawej. Pojedziemy w takim razie po piasek. Okej. Okay. Czyli tutaj. Tak nie widzę gdzie, więc. Okej. Okay. Po prostu jak dojedziemy na miejsce, to będziemy. No nie? Dobra, no to słuchajcie, to budowa tego tu nie jest taka prosta. Myślałem, że to się zapłaci i się będzie miało. No, widzisz, tymczasem nie tylko trzeba mieć odpowiednią ilość kasy, ale trzeba mieć odpowiedni poziom, żeby móc podróżować na przykład betoniarką. Tak, to prawda. Podejrzewam, że mam wystarczający poziom do tego, żeby jeździć betoniarką, bo... Czy ty... Tak? Maksymalny poziom do tej ciężarówki mam po prostu. Tak? Aha, okej. Bo tam był 15. Okej, okay, dobra. Masz więc 15 poziom ciężarówki? Mam 19. Ale 15 poziom ciężarówki był tej najlepszej. Okej. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o ciężarówki, mam 128 poziom. No dobrze, ale ty... Ja już ci mówiłam, jak ty grałeś. Dobra, więc pojedziemy to chyba na dwie... Chciało. Ja myślę, żeby po dwie je wozić, bo nie wiem, czy to zmieścimy. Tam było 30 piasku chyba. Gdzieś 20 betonu, 30 piasku albo na odwrót. Szkoda, że ty tego nie zapisałeś. Szkoda, że nie zapamiętałaś. Aha. Ja mam problemy z pamięcią, wybacz mi. Dobra, słuchajcie, jedziemy najpierw po, myślę, że po piasek.
No tu wszędzie jest piasek, na plaży był piasek. Czekaj, tędy nie, tutaj pojedziemy tędy, o. Te palety z drewnem to zobaczymy w ogóle, jak to tam się uda załadować. No, to trzeba będzie po nie pojechać. Zastanawiam się, czy tylko trzeba je kupić, czy po prostu zamiast dowieźć do kogoś, coś dowieźć do siebie? Tego to nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób to zrobić trzeba, nie? Dobra. Tutaj mamy w razie czego piasek, tylko zastanawiam się, w jaki sposób zaraz to się ogarnie. Ej, gdzie ty mi zniknęłeś? O, tu jestem, obok ciężarówek. A tutaj, ja nie widziałam, gdzie ty pobiegłeś. O, hop. Dobra, cofam. Teraz zobaczymy, czy ja mogę załadować, kupić piasek dla siebie, czy jak to wygląda. Drobny piasek. Okej, jest plac budowy budynku. Ale to ja pewnie tego nie będę miała, chyba że do mojego też wsiądziesz i to zrobisz. No nie. Ja się tylko to przetransportuję. Okej, ale tu i tak 30 mogę załadować. Mhm. Więc spoko, to jest chyba maksymalna ilość w ogóle. Okej, czyli wystarczy jeden. Tak, jedna przewoz. Wywrotka wystarczy. To chodź. Siadaj tu z boczku. Dobrze. A gdzie mamy... Parła. Więc musimy dostarczyć najpierw, ale fajnie, okej, myślałem, że bym musiał to kupić czy coś. Mogę pojechać z twoim samochodem? Tak, zdecydowanie tak. Weź pojedź moim samochodem, bo on się przyda na pewno jeszcze. No, myślę. Będziemy musieli dostarczyć beton na pewno. Więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tylko no mnie... czemu policja mnie teraz goni? Bo pewnie przekroczyłaś prędkość, czy jechać nie, pod prąd? Nie, jak niby? Czym? Tylko nie rozwal mi auta, wiesz, przede wszystkim. No. Bo ono jest tak dziwnie, że tak powiem, się prowadzi. Nie wiem, o co ci chodzi. Jeździ bokiem bardzo mocno, pomimo tego, że nie ma włączonych driftów i nie ma, że tak powiem, no, ale jeździ driftem. Dobra, słuchajcie, więc ciśniemy teraz wywrotką z piaskiem na plac budowy. Tam wysypiemy ten piach prawdopodobnie. I jeszcze będziemy musieli dostarczyć beton oraz będziemy musieli dostarczyć kłody drewna. Więc to, że tak powiem... No, takie dosyć... Ale fajne, mi się to podoba. Fajna sprawa, to nie jest tak, że kupujesz, tylko po prostu musisz faktycznie wybudować ten dom, nie? Więcej fanów z tego jest, więcej zabawy. To jest tak, by w GTA, że tak powiem, dowozić jakieś rzeczy, materiały na budowę, nie? No byłoby to ciekawe. No byłoby fajne, mi się by to podobało, albo zdobyć jakieś rzeczy po prostu, żeby coś wybudować czy coś. Niekoniecznie legalnie, no nie? No bo teoretycznie ten piasek, to ja za niego nie zapłaciłem, wydaje mi się. No ja nie, ja za niego nie zapłaciłem w ogóle, a dostarczę piasek na swoją budowę. Wystarczyło, że zapłaciłeś za to, że budujesz. Tak, prawdopodobnie to chyba o to chodzi, że te 200 tysięcy to nie jest sama działka, tylko to są koszty właśnie jeszcze właśnie materiałów wliczone w to. Tak. Najprawdopodobniej. Okej. Okay. Daleko tam masz jeszcze? No 600 metrów, 700 właściwie, za chwilę czekam będzie 600. Na miejscu. Już widzę tam plac budowy, więc no będzie ciekawie. Okej. Okay. Bo ja się bałem, że właśnie, że mi zabraknie kasy, więc troszeczkę więcej, że tak powiem, nazbierałem tutaj. Nazbieraliśmy tutaj te 297 tysięcy. Ty zbierałeś, ja mam moje 75. No, czekaj, czy teraz tak, tutaj w lewo. Pobiegam po twoim placu. O, rany! Ty się wywróciłeś? Nie, nie, właśnie płot kasuje. Na szczęście o, nie mój. Okay. Dobra, nie, no obserwuję 30 ton, to wiecie, to jednak troszeczkę waży. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Okej, okay, i teraz tak. Tutaj materiał mam dostarczyć w tym miejscu. O, taczka. Mhm, taczka. Dobra. Na taczce masz wysypać? Nie, prawie wjechałem w taczkę. No, dawaj, wrzucaj jedynkę, hopie! Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Masz sypać? Tak, muszę tu wysypać, poczekaj. Dobra. To ja sobie postoję tutaj. I teraz czekaj, gdzie to było teraz? O, tutaj. Jeszcze na tym zarabiam. No, weszłam ci do... Poważnie? Ale wiesz, że ja na tym zarabiam? Aha, no o to mi chodzi, właśnie mówię, że na tym zarabiam. Że ja dostarczyłem i jeszcze dostałem kasę za to. Ile dostałeś? 2355. No to jest na plus. Okej, okay, poczekaj, tutaj zaparkujemy.
Zobaczę w takim razie, ile dostarczymy, wszystko się zgadza. Piasek. Co? 15 na 30? No to 15 dostarczyłeś, nie? Poważnie? No dlatego 15 na 30. Czy mam też jechać z tobą? No ale przecież 30 było załadowane, więc dlaczego załadowało mi tylko 15? A, bo połowę prawdopodobnie wziął ten. Nie wiem, co chodzi. Może tak też być. Dobra, w takim bądź razie, słuchaj, teraz pojedziemy po beton. Dobra. I beton weźmiemy dokładnie tak samo we dwójkę. Tak, tylko beton jedziemy we dwójkę, zdecydowanie. Ja myślałem, że tutaj jak 30 to 30 będzie, a tymczasem się okazuje, że nie. Poczekaj, tylko zaznaczę sobie, gdzie mam jechać. Mhm. I teraz tak, tu jest praca ciężarówki i tu jest fabryka betonu. Dobra. Także jedziemy teraz do fabryki betonu. Pojedziemy sobie... No, świetnie. Czemu policja mnie goni znowu, to ja nie wiem. To ja jeszcze tylko jedną rzecz zrobię. Tak? Właśnie nie mogę prowadzić. Okej, okay, tylko to i tak nic nie pomoże przecież. Jak to nie? Nie. No uważaj! Nawet nie trzyma kierownicy. I faktycznie. To jest pewnie auto takie, wiesz, od Elona Muska. No tak. Dobra. W takim razie jedziemy teraz do, że tak powiem, fabryki betonu. Stamtąd weźmiemy sobie dwie wywrotki, znaczy dwie betoniarki. Trochę szybkie te auto, muszę przyznać. No jest, szybciutkie. No nie. Dlatego tak szybciutko dojechałam. Nawet terenowo. No, wiadomo. Dobra, czekaj teraz gdzieś tutaj tak jakoś. Tu jest po lewej szkoła. Aktualny temat. Tak, dokładnie taki. Bardzo aktualny, powrót do szkół. Za niedługo. Jak tam czujecie się z tym, że musicie wracać do szkoły niedługo? No właśnie, tu po prawej mam wrażenie, że... Dlaczego tu jest tyle drzew? To było wcześniej tyle drzew, czy nie? Chyba nie. Ja coś nie kojarzę, żeby tyle drzew tutaj stało. No, ale okej. Posadzili. Dobra. Okej, dobra, bierz swoją betoniarę. Znaczy... wezmę ją, ale ty ją będziesz musiał załadować. A, no tak. Żeby to nie liczyło na mnie. Dobra, dobra. Policja do ciebie przyjechała. O, to dobra, 300. Ale wiesz co, zobacz ten, czy nie masz dostarczenia betonu? Aha! Nie mogę dostarczyć betonu, dopóki nie dostarczymy piasku. O nie! No tak, przecież tu trzeba piasek dostarczyć. Myślałem, że tutaj piasek będzie po prostu, a tymczasem ten piasek trzeba przerobić na beton. Okej, moi drodzy, żeby nie przedłużać, to pojechaliśmy po piasek, który właśnie dostarczamy tutaj do wytwórni betonu. A tu co się stało? Czemu to auto nie ma kół? U mnie w ogóle ta środkowa betoniarka, którą wzięłaś, nie ma kół, no nie? Widzę. Okej, dobra, spoko. Nikt tego nie widział, nikt nie zwrócił uwagi oczywiście. Dobra, czyli tak, ja dostarczam na razie tutaj piasek, poczekaj chwileczkę. O. Czekaj, czy tam się to. Dobra. Czyli tak. Zamknij klapę. Zamknij klapę, trzeba ją otworzyć. A ona się otwiera. Ja sobie już się tutaj otwórz tak klapę. Ustawię. I podjadę mniej więcej tak tutaj. O. Tylko poczekaj chwilkę, ja wezmę tylko przede wszystkim jedną rzecz. Mogę pokazać. O, kurczę, dobra. To. Ona jest niewidzialna, wiesz? Ta ciężarówka. A, teraz ma już normalnie koła. O, dobra. Zobaczmy. I teraz mamy tak, beton, plac budowy budynku. Okej. No i załadowaliśmy dwie betoniarki po brzegi. Mamy po 15 ton, czyli łącznie 30 ton betonu. I jedziemy, słuchajcie, w takim razie na ten plac budowy. Jedziemy. Jadymy, dokładnie. Dostarczymy, prawdopodobnie jeżeli chodzi o piasek, dostarczymy oczywiście go również poza materiałem już. No, żeby nie przedłużać. Żeby nie przedłużać, ale jeżeli chodzi o drewno, no to oczywiście będziemy musieli przejechać, bo to będzie fajna zabawa oczywiście, także wiecie. Będziemy ładować bale drewna? Tak, będziemy ładować bale drewna, na szczęście bale drewna nie są aż tak daleko w sumie, no. Drugi koniec mapy, ledwo. Tak, dokładnie, nie? Będzie dobrze. W ogóle mówi się bale czy bele? Bele? Nie wiem. W ogóle czemu bale ta śmieciarka, ten, ta kierunkowska z lewa, nie skręcała?
Bo ona skręca całe życie. Całe życie na zakręcie, no nie? Proszarka, a ty ten beton pilnuj tam. To jest beton do naszej chaty. Chyba twojej. Naszej chaty pięknej. Trzeba najpierw chyba zrobić... Chyba twojej. No. Dobra, słuchaj, tutaj ja przejdzie... Ja w garażu mieszkać nie będę. Kto mówisz, że to będzie garaż? To ma być właśnie wielka, fajna, gigantyczna chata. Chata? No dobra. No, zobaczymy, dokładnie. Co tam wybudujesz. Dobra, więc zobaczymy, jak co z tego wyjdzie, ale podejrzewam, że oprócz garażu tam będzie jeszcze jakaś fajna chatka, bo tam można teoretycznie przecież kupować meble, chociaż te meble to kupować dzisiaj raczej nie będziemy, bo nie damy rady po prostu, za długi odcinek by wyszedł. Więc dzisiaj skupimy się na tym, żeby wybudować dom przede wszystkim, ten garaż, hangar. Budowlę. Sami ocenicie, zresztą widzieliście, jak to duże jest, nie, więc... na projekcie już, na szkicu było widać. Gdzie tam zjeżdżasz? Dobra. Jedź. Wyprzedzanie z prawej. No pewnie, czemu nie? Dobra. Okej, 800 metrów zostało. Więc ja nawet szybko nam poszło. Kilometr. Myślę, że 600 metrów, czuję. No się na mapie, pod mapą się wyświetlił co innego, a na wskaźniku co innego. Po 600 metrów to jest tak na przestrzał, a 1,1 km to jest właściwie drogą. Pewnie drogą, nie? Tak. Dokładnie. Dobra, powoli dojeżdżamy. I trzeba będzie wylać, wiesz co, okej, trochę beton się dymisz, się chyba beton ci się chyba zagrzał. Trochę tak. Coś mi się tam wydaje. Jaszelka, przegrzało ci się. Chyba ty. Ja. No ty. Czekaj, wiesz co, ja tutaj na skróty chyba przejadę, co? Chodź. Chodź, tu na skróty przejedziemy. Myślałam, że tego okay. Nie będzie udało się rozwalić. Dobra, czekaj, wjeżdżam. Bardzo powoli. Ło, kurczę, ale tu ciężko wjechać. A się rozpędzić. To ja poczekam. Dobra, dostarczyłem. Poczekaj, wycofuję. Piku, czy coś tam? Piku. Dobra, Joszel, dostarcz. Dostarczone. Okej, dobra, zobaczmy w takim... Trochę mi chyba betoniarka zjeżdża, ale to nie ma problemu. Nie, dobra, zobaczmy, mamy beton 20 na 20, piasek dowieziemy poza odcineczkiem i zostanie paleta z drewnem 4-metrowym. Ile tego ma być drewna? Proszę? Ile ma być tego drewna? Teoretycznie niby dwie, ale pojedziemy na dwa tiry. Dobrze. Żeby, znaczy dwa, na dwie ciężarówki, dwa ciągniki. Dobra, to co? Widzimy się na miejscu chyba, nie? No tak. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy już tutaj, że tak powiem, do Amazonki, skąd weźmiemy drzewa. Amazonka. Co? Amazonka. Amazonka, no. Z Amazonki się bierze drzewa, skąd, no? Tak. Dobra, Szoka, tu masz naczepę, tą nakłody, także weź sobie tą naczepę, podepnij. Czekaj, to się w tą stronę podjeżdża. Dobra, ja tu muszę wziąć za chwilę sobie drugą naczepę ogarnąć. Okej, i to jest... czekaj. To nie to. Na belki. Przyczepa 9-metrowa przyczepa na belki, okej. Dobra. Teraz gdzie? Czekaj, muszę najpierw wycofać. Podpięłaś sobie? Tak. A podniosłaś? A, dobra. Nie wiem, jak to się robi. Dobra, zobacz. Tam do góry musisz wjechać. Okej. Dobra, i teraz tak, tu podniesiemy sobie to. Dobra, i tam na górę wjeżdżamy i tam w lewo. Okej. Na górkę i w lewo. Musisz mieć sprzęży. I teraz czekaj. Tu, dobra. Ale co sprzęży? No iskry mi lecą. A, no to nie sprzęży, tylko ci iskry lecą. No bo przyjedziesz po piasku. To wiadomo, że iskry lecą. No to już wjechałam. No niestety, trzeba mieć dobry ciągnik. No, ja nie wiem, czy ja wjadę, zobaczymy. Wjedziesz mi razem. Tutaj trzeba wjechać, że tak powiem, z rozpędu, nie można się zatrzymywać absolutnie. No, ja się nie zatrzymywałam. Nie zatrzymywałaś się? Nie, ani razu. Okej. Dobra, Jaszelka, to nawet z tą naczepą nie możesz podjechać, więc no, będę musiał ci pomóc ewidentnie. Mamy tam dostarczyć teoretycznie 2 razy po 5 ton. Więc zakładam, że jak przywieziemy więcej, no to nie będzie problemu. I
to zaliczę za jednym zamachem. I cały czas mi cofa, nie mogę pojechać do przodu w ogóle. No tak ci tą naczepę pełną już wiesz, po prostu zwiozę, bo tu też nie wyjedziesz. Dobra, czyli tak. A to kłody mamy tam. A co tam było do zrobienia, że kłody czy co? Chyba tak. Bale drewna to miało być, nie? Bale to miało być? No tak. To właśnie, bo tu mamy kłody, a nie bale czterometrowe. Więc musimy najpierw do tartaku zawieźć drewno. O nie. I z tartaku musimy zawieźć dopiero gotowo przerobione deski do magazynu. No dobra. No dobrze, no nie będzie. No coś poradzić, no. Dobra, czyli tak, do tartaku. Okej, okay, załadowałem sobie jedną sztukę. Jedna? Znaczy no w sensie jedną ton, więcej nie można. 30 ton. Okej. Okay. Także te 30 ton musimy zawieźć do tartaku i z tartaku możemy zawieźć dopiero gotowe dechy do właśnie tej miejscówki, gdzie mamy, nie, tej nowej, nie? Mhm. Ja się właśnie zdziwimy, że tam te 4-metrowe mają być. No właśnie, teraz problem, bo ja wyjeżdżam. Dobrze, dobrze, wyjeżdżaj. Nie krępuj się. O, no właśnie, okej. Okay. Ja zwykle od lewej jadę do prawej, no i niestety dzięki temu, że musiałam cię wyminąć, no teraz mam problem. Do tartaku, tak? Tak. Tak, do tartaku, no. Hmm. Dobra, dobra. Teraz ja tu muszę polawirować. Okej, okay, i teraz tutaj będziemy mogli zjechać. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dojeżdżamy z 30-tonowym ładunkiem, 2x30 ton do tartaku, gdzie zrzucimy ładuneczek, gdzie poczekamy aż przerobią to na dechy i to zawieziemy oczywiście bezpośrednio już do garażu. Powinno być tak, że będzie można zbudować już to wszystko. No byłoby fajnie. Zbić to w kupę, mówiąc wprost. Także czekajcie, jeszcze ja tu podjadę, zrzucę tylko to, zobaczymy jak to pójdzie. Okej, okay, zrzucone. Teraz sobie zajadę tutaj tędy. Na razie nie zrzucaj może, bo nie wiem jak tam to, czy nie przetworzę od razu w całości. Dobrze, nie zrzucam. Jak to tam wyjdzie, to zobaczymy. Ale... No właśnie o to mi chodziło, że jak tu jedziesz, to dobra. No cóż, zdarza się mi tak. Okej. Okay. Teraz tak, ja muszę tutaj przede wszystkim zrobić myk. To odczepić. Potrzebny jest zupełnie inna przyczepka. Mhm. Ja zrobię to samo w takim 30-stopowa, razie. Właśnie, proszę bardzo, taka długa. Zabezpieczona. Okej. Okay. Dobra, cyk. Dobra. A teraz podjadę sobie... A, żeś to postawiła mi tam! Jak ją tu postawić? Postawiłam prawie, że tak samo jak i ty. Prawie, że tak samo. No dobra. Okej, okay, i teraz tak. Plac budowy budynku. Raz, dwa. Okej, okay, teoretycznie te dwie powinny, co wezmę, powinny wystarczyć. Ale żeby było ciekawiej, to ty, Joszelka, też weźmiesz. Aha, no tak. No. Mm-hmm. Tylko teraz trzeba tu jakoś ładnie wyjechać. Ty sobie gorzej postawiłeś swoją. O, dobra. Okej. Okay. Masz tam? Odbierz dostawę. Plac budowy budynku. Tak, tak jest. Tylko, że muszę poczekać. A, robi się jeszcze? Tak, robi się jeszcze. Okej, okay, dobra. Ja podejrzewam ogólnie, że na tych dwóch, co mam, to powinno wystarczyć. No pamiętaj, że jeszcze połowę ci zabierze, nie? Ja właśnie nie wiem, jak to wygląda. Czemu połowę zabiera, czemu nie zabiera, piasek zabrało. Teoretycznie 30 ton było, a zabrało 15. Więc nie wiem, dlatego jedziemy w razie czego na dwie. Okej. Okay. Jakby się okazało, że jedna paleta to jest haracz. Czy coś. Okej. Okay. Mogę załadować dwie. Dawaj, no. Ja już powoli, że tak powiem, zjeżdżam w dół. Bo niestety to jest też dość ciężki ładunek. Może nie aż tak ciężki, bo w sumie to jest łącznie 10 ton tych desek. Okej, 1,2 km. Dobra, damy radę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze będę musiał zapłacić, czy nie. Jak dostarczymy, że tak powiem, te deski. Na razie dostajesz hajs za to, że tutaj to ogarniasz. Znaczy tak, to jest też fajne, że właściwie za to, że dostarczam, dostaję za to kasę, nie?
No. Więc jakby tutaj było na przykład więcej graczy, to mogliby mi dostarczać to też, nie? Na przykład. No tak. Więc no fajna opcja, żeby tu był tryb multiplayer jakiś typowy. Na chwilę obecną trybu multi tutaj, ale wiem, nie ma takiego otwartego. Znaczy jest, są serwery, na których ludzie po prostu grają. Tak, już można dołączyć, no ale to jest tak, tak. Że to ktoś po prostu prowadzi jakąś sesję i tak, tyle. Tak. Jak wyłączy sesję, no to tyle w temacie. No. Więc, no. Tak, niestety jest. Także są plusy i minusy, ale takie typowe, jak na przykład w GTA, no sesji nie ma, no nie? Że po prostu no nie. Wchodzisz i możesz grać. Jakby było, czy to byłoby super nawet. Ale tak to bardziej chyba ze znajomymi. Okej. Okay. Dobra, 400 metrów zostało. W takim razie ja już tutaj chyba, wiesz co, ja w ogóle przeskoczę sobie tutaj tędy. Mm-hmm. Za drzewami, bo tu jest szybki, łatwiej będzie, o. Łatwiej będzie dojechać, a tu jest mały pas zieleni w porównaniu z tamtym. Okej. Okay. Także sobie tu przeskoczyłem. I dojeżdżamy do budynku. Ciekaw jestem w ogóle, czy na tej podsesji, bo tam jeszcze sporo miejsca zostało, czy będą na przykład dać jeszcze na przykład... Jakieś parcele? Tak, jakiś parking jeszcze. Mhm. No nie? To byłoby super, bo widzę tutaj po tej stronie, że też jest tak, jakby możliwość wybudowania. Albo na dwa garaże zrobić. Może, może. To jest ciekawe. Dobra, i teraz tak, czekaj. Ja wjadę sobie w takim razie chyba od tamtej strony będzie najłatwiej. Chyba. Chyba będzie najłatwiej, zobaczymy. Dobra. O! Okej! Okay. No i co ja tu mam? Dobra, no masz ja dechy, tak no masz dechy. I tak muszę to dostarczyć, czekaj. A, taka tu, w tym miejscu? Tak. Wypad. No, ale myślałem, że już nie ma. Okej. Okay. Bo mnie zniknęło w ogóle, że tutaj coś do dostarczenia czy coś. No bo ty dostarczyłeś, ja jeszcze ale jeszcze muszę. Spory plac został, także ja myślę, że jeszcze spokojnie tak jeszcze jeden taki budynek można by postawić tutaj. No i hajs jest. Dobra, dobra. Poka mi jak zobaczmy jak to środku. Wygląda faktycznie. O, o. Okej. Okay. O, o, o. A tu jest okay. Tylko garaż. Tylko garaż. Ale jak to? No tylko garaż, no. To jest tylko garaż? Tylko garaż. Ej, to słabo. Tyle, że zapłaciliśmy za tylko garaż? Tylko garaż. No przesuń się, chcę zrobić teraz... zobaczyć. Kurczę. No to lipa, ja myślałem, że u góry coś jeszcze jest. Nie ma tu żadnego jakiegoś wejścia na górę czy coś? Nie, nie ma nic. Ej, no bez jaj, to jest sam garażek po prostu. I teraz musisz kupić sobie miejsca parkingowe. No tak mówiłem właśnie, że prawdopodobnie no. Tak to wygląda, że te miejsca parkingowe tutaj się kupuje po prostu. Tak, trzeba by zobaczyć, okej, okay, no dobra, bo tutaj nie ma tak do znaczy inaczej, można tu wjechać samochodem. Tak, możesz ale... coś zamykać i otwierać, albo to samo się otwiera. Ty podchodzisz. Okej, okay. To trzeba kliknąć. Więc, no cóż. Nie mogłem wybrać w ogóle jak będzie wyglądał w środku ani nic. Słabo. Znaczy, fajnie, że takie coś jest. Ale, no nie mam żadnego pojęcia jak tutaj to ogarnąć. No teoretycznie meble można kupić jakieś. Ale no co te meble tu postawię sobie od tak? Nie, no raczej do domku będą. No chyba tak. Chyba do domu. No chyba tak. Okej, okay, dobra, moi drodzy, chyba tym sobie już kończymy ten odcinek. Jeżeli chodzi o zakupy mebli, podejrzewam, że może tutaj też będzie można wstawić. Zobaczymy. Co, łóżko tu chcesz wstawić, czy co? No, żeby móc spać przynajmniej, czy coś. No bo na tej parceli są, jest garaż, ale nic nie ma, nie? Poza tym. Ale nie możesz się tu... A, możesz się tu teleportować. No tutaj faktycznie możesz tu dać łóżko. No nie, jakby to chciał pójść spać, no. Czy coś, no to lipa trochę. Widzę u góry tutaj, zobacz, jest taki jakby na napis jakiś i prawdopodobnie to są te literki, które ostatnio widzieliśmy. Tak. Że tutaj te literki będzie można tam wrzucić. Okej, okay, to te sprawy zakupów właśnie w salonie meblowym to sobie ogarniemy później. I zobaczymy, czy faktycznie można tutaj coś jeszcze zdziałać. Dokładnie. Także tym zbyszmy, a z tym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa pa, do następnego. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.